Chcesz zaoszczędzić nawet setki euro na swoim następnym locie? W dzisiejszym filmie pokażemy Ci narzędzia, których używamy do szukania tanich biletów lotniczych. Niektóre z tych narzędzi są popularne i dobrze znane, ale jedno z nich jest naszym nowym odkryciem, dzięki któremu udało nam się zaoszczędzić aż 500 euro na dwie osoby, rezerwując niedawno loty. A to nie koniec, bo pokażemy Ci też jeden trik, który stosując, możesz znaleźć jeszcze niższą cenę biletu lotniczego. Nie przegap szansy na oszczędności i zobacz nasze sposoby na szukanie tanich lotów. Na początku może kilka takich podstawowych zasad, które pozwolą zminimalizować koszty biletu lotniczego. Pierwszą z nich jest, aby zawsze starać się mieć elastyczne daty lotu. Często będzie tak, że lot w środku tygodnia będzie sporo tańszy niż na weekend. Czasami podróż dzień później lub dzień wcześniej może też przynieść spore różnice w cenie. Nieco później w tym filmie będzie więcej na temat, jak wyszukiwać elastyczne daty lotów za pomocą narzędzi, których używamy. Zawsze też sprawdzaj różne linie lotnicze. To, że ktoś mówi, że na przykład Ryanair lub inna linia, taka jak Wizz Air czy EasyJet, jest najtańszą linią lotniczą, to nie znaczy, że danego dnia to oni muszą mieć najtańszy lot. Rozważ też lot na alternatywne lotniska. My często lecąc lub wracając z podróży mamy w okolicy w mniej więcej podobnej odległości trzy lotniska: Wrocław, Poznań i Berlin. Jeśli wybieramy się na drugi koniec świata, to rozważamy też nieco dalszą Pragę. Czasami lot na inne lotnisko może przynieść naprawdę spore oszczędności. Staraj się też nie rezerwować biletów na ostatnią chwilę. Bardzo często im bliżej daty wylotu, cena będzie wyższa. Nie jest to regułą, bo kiedyś kupowaliśmy bilety na Teneryfę i cena lotu, który obserwowaliśmy, dość znacznie wzrosła. Czekaliśmy jednak cierpliwie i udało nam się zamówić bilety, kiedy cena ponownie na chwilę spadła. Więc nie jest powiedziane, że im bliżej wylotu, cena może być już tylko wyższa, ale najczęściej im szybciej się zrobi rezerwację, tym powinno być taniej. Ewentualnie warto sobie sprawdzić w porównywarce Google Loty, jak dana cena wypada na tle innych biletów na to lotnisko. Mają tam nawet fajne wykresy, na których widać, czy cena w porównaniu z innymi cenami na to lotnisko jest wysoka czy niska. Czasami warto też sprawdzać ceny biletów w trybie incognito w przeglądarce albo po prostu skorzystać z innego urządzenia. Niektóre linie lotnicze mogą za pomocą cookies obserwować, że ktoś szuka biletów na konkretny termin już od jakiegoś czasu i celowo zawyżać cenę takiego biletu. Nie jest to coś, co sami często zaobserwowaliśmy, ale w kilku miejscach z takimi opiniami się już spotkałem, więc myślę, że warto mieć to na uwadze. Jeśli często latasz jedną linią lotniczą, to warto rozważyć dołączenie do ich programu lojalnościowego i zbierać na przykład mile, jeśli taki program dane linie lotnicze oczywiście posiadają. Później dzięki takim uzbieranym milom można otrzymać na przykład zniżki na bilety albo podniesienie standardów podróży. Czasami linie lotnicze robią wyprzedaże biletów na niektóre kierunki przez kilka dni, więc może dobrym pomysłem będzie zapisanie się na newsletter, aby otrzymywać informacje o takich wyprzedażach. Często bilet w obie strony będzie tańszy niż dwa osobne bilety w jedną stronę. Jednak nie tylko bilet w dwie strony może wyjść taniej, ale czasami warto rozważyć kilka opcji z różnymi lotniskami i przystankami. Niedawno rezerwowaliśmy bilety z Berlina na Zanzibar. Bilety nie były już najtańsze z tego względu, że wyjazd wypadł dość spontanicznie i było tylko 3 tygodnie do wylotu. Jednak nieco kombinując, udało nam się obniżyć koszt tej podróży o około 500 euro na dwie osoby, a zrobiliśmy to przez rozplanowanie nieco inaczej całej naszej podróży. Już tłumaczę, o co chodzi. Będąc na Zanzibarze i tak planowaliśmy zwiedzić kontynentalną Tanzanię. Nie było więc dla nas potrzeby wracać już na Zanzibar, więc znaleźliśmy lot z miasta Dar es Salaam w kontynentalnej Tanzanii. Samo to nie dało jednak jeszcze dużej zniżki w porównaniu z biletem z Zanzibaru, ale zatrzymanie się na kilka dni w Doha w Katarze, gdzie i tak mieliśmy przesiadkę, pozwoliło znaleźć bilet tańszy o blisko 250 euro na osobę. Wiem, że nie każdy ma tak elastyczne daty wyjazdu, ale warto mieć na uwadze, że zmiana lotniska wylotu lub zatrzymanie się gdzieś na dzień czy dwa i pozwiedzanie miasta może przynieść czasami spore oszczędności, więc w naszym przypadku mamy hotel i wyżywienie na 4 dni w Doha praktycznie za darmo, biorąc pod uwagę, ile zaoszczędziliśmy na bilecie. Kiedy szukamy biletów lotniczych, opieramy się głównie na trzech narzędziach w internecie. Pierwszym z nich, z którego kiedyś korzystaliśmy bardzo często, to skyscanner.pl. Dzisiaj nieco więcej opieramy się na innych narzędziach, ale myślę, że ta porównywarka jest wciąż świetnym sposobem na szukanie tanich biletów lotniczych. Używając skyscanner można wybrać konkretne daty, kiedy chce się lecieć, albo widok całego miesiąca z cenami biletów do wyboru. Filtry pozwalają też na pokazywanie lotów tylko bez przesiadek, z maksymalnie jedną przesiadką, czy z dwoma lub więcej przesiadkami. Filtrować wyniki
można też po godzinie wylotu, godzinie przylotu, czasu podróży czy linii lotniczej, która Cię interesuje. W dzisiejszym odcinku nie będę się zagłębiał w szczegóły. Jak pokazywane przeze mnie porównywarki działają, bo są dość intuicyjne, ale jeśli interesowałby Cię film, gdzie krok po kroku pokazujemy, jak szukamy i jak rezerwujemy bilety lotnicze, to daj znać w komentarzu. Jeśli takich komentarzy troszkę się nazbiera, to zrobimy też taki odcinek. Kolejną często używaną przez nas porównywarką lotów jest popularne Google Loty. To najczęściej używana przez nas porównywarka, zwłaszcza kiedy nie mamy konkretnych dat i kierunków lotu. Do wyszukiwania lotów w konkretne daty i w konkretne miejsca mamy od niedawna nowe narzędzie, o którym już za chwilę. Google Loty pozwala wybrać lotnisko lub kilka lotnisk wylotu i pokaże też ceny lotów do konkretnego miejsca lub w całe regiony, a nawet na całe kontynenty. Porównywarka daje spore możliwości wyszukiwania z kilku lotnisk i na kilka lotnisk, a także loty przez wiele miast. Można wtedy wybrać kilka lotów z różnych do różnych destynacji, więc można zaplanować dość kompleksowe podróże, a następnie Google Loty odeśle Cię na stronę przewoźnika lub pośrednika, gdzie bilety można zabukować. My zawsze staramy się rezerwować bilety na stronie przewoźnika, bo w razie jakichkolwiek zmian w podróży jest łatwiej cokolwiek załatwić bezpośrednio niż przez firmy pośredniczące w sprzedaży biletów, ale czasami bilet u pośrednika może być nieco tańszy. Jeśli chcesz mieć oko na to, jak zmieniają się ceny biletów lotniczych, to zarówno Google Loty, jak i Skyscanner pozwalają na monitorowanie zmieniających się cen. Jeśli używasz Google Loty jako zalogowany użytkownik, to wystarczy kliknąć monitoruj ceny i za każdym razem, jak cena się zmieni, to otrzymasz maila z powiadomieniem. Ciekawe może być to, że czasami lot z przesiadką gdzieś może być tańszy niż lot bezpośredni z tamtego miasta. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Kilka razy już trafiłem na bilet na przykład linią KLM z Berlina na Zanzibar z przesiadką w Amsterdamie, który był tańszy niż bezpośredni lot liniami KLM z Amsterdamu. Podobnie mieliśmy z Kairem i liniami LOT. Bilet z Poznania z przesiadką w Warszawie wychodził taniej niż bezpośredni lot Warszawy. To taka ciekawostka, ale myślę, że warto mieć na uwadze, że takie sytuacje mogą się pojawić. Jeśli interesuje Cię nieco dokładniejszy film przedstawiający więcej możliwości, jakie dają Google Loty, to napisz w komentarzu. Kolejnym narzędziem pomagającym szukać tanich biletów lotniczych, które stosunkowo niedawno trafiło do naszego arsenału, jest strona momondo.pl. Siedziba firmy tej strony znajduje się w Danii. Link do wszystkich porównywarek znajdziesz na samym dole w opisie tego filmu. Strona ta ma kilka bardzo ciekawych opcji, o których opowiem już za chwilę. Strony momondo.pl używamy, kiedy mamy już konkretny kierunek podróży i znamy mniej więcej daty, kiedy chcemy lecieć. Strona ta nie posiada tak rozbudowanego wyszukiwania w różnych terminach, jak na przykład Google Loty, ale pokazuje też fajnie kalendarz w różnych kolorach, gdzie zielony to niskie ceny w tym okresie, pomarańczowy średnie ceny, a czerwony to daty z najwyższą ceną. Można też w wyszukiwarce ustawić elastyczne daty lotu, czyli na przykład plus minus 3 dni do wybranej daty. Wtedy w wynikach otrzymasz siatkę dat z różnymi cenami. W górnej części wyników wyszukiwania widać też fajny wykres, na którym zobaczysz, w których dniach ceny lotów są wyższe, a w których niższe. W ten sposób można fajnie sobie zobrazować, jak kształtują się ceny biletów lotniczych również w pobliskich terminach. Wyniki można filtrować po najniższej cenie, czy też od najlepszych, czyli gdzie brany pod uwagę jest czas trwania lotu, cena, dystans pomiędzy lotniskami i tym podobne. Można też przeglądać wyniki od najszybszych, więc tych, gdzie podróż będzie trwała najkrócej, a także od najwcześniejszego startu, czyli od tych lotów, które zaczynają się najwcześniej danego dnia. Oczywiście można też ustawić filtry tak, aby pokazywały bilety w jakimś zakresie cenowym, po ilości przesiadek, po ilości bagażu, jaki można zabrać, po godzinie wylotu i przylotu, liniach lotniczych i wiele więcej. Porównywarka momondo.pl będzie często kierowała na strony pośredników, gdzie można zarezerwować bilet, ale w filtrach można też ustawić, aby pokazywała ceny biletów tylko na stronach linii lotniczych. Momondo ma też alert cenowy, jeśli chcesz śledzić zmiany cen biletów na danej trasie i w określonym terminie. Ta porównywarka daje sporo różnych wyników, więc można szczegółowo prześledzić różne opcje lotów wraz z kombinacją różnych linii lotniczych, lotnisk i przesiadek. Jeśli lubisz organizować wyjazdy na własną rękę, to w górnym prawym rogu ekranu pojawił się już film, w którym pokazujemy 15 błędów, których unikając oszczędzisz pieniądze i czas podczas swoich podróży. Naprawdę przydatne informacje dla osób, które lubią podróżować na własną rękę. Zatem do zobaczenia w tamtym filmie. Cześć!